Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie i zapraszam na kolejny odcinek Speedruna 3.0. Już partia się rozpoczęła, gdyż musiałem sporo minut czekać na przeciwnika. No i mamy 2490, powiem szczerze, bardzo wysoki ranking. Zaraz tylko zerknę, ile przeciwnik rozegrał partii. 18. Okej. Okay. No właśnie, nie chcę tutaj być złym prorokiem. No nie, no. No ale może. No podał swoje nazwisko, więc. No więc może jest ok. No dobrze, moi drodzy, jedziemy. Posunięcie G6. Nie chciałbym tutaj tylko grać z programem, ale mam nadzieję, że. Gość jest uczciwy, wysoki ranking, mało partii rozegrał, ale może po prostu on gra tylko szachy szybkie. Zakładam, że jest to człowiek, więc tak się na to nastawmy. Posunięcie roszada, D6, koniec G2, prawdopodobnie skoczek F3 lub E4. E4 będzie bardziej ludzkie, chciałem powiedzieć, no ale skoczek F3 też również się gra. No dobra. Teraz mam do wyboru zagranie C5 lub posunięcie E5 po skoczek D7 lub po skoczek C6. W sumie skoczek C6 zagram z planem A6. Z planem A6, z planem goniec F5, tak również można grać. Ciekawe, czy przeciwnik zrobi roszadę. Zrobił roszadę, gram posunięcie A6, które się bardzo przyda, bo jeżeli na przykład będzie taki ruch, zagram skoczkiem, potem C5. Te A6 się przydaje do tego, żeby zagrać w przyszłości B5. O właśnie, tak się też dzieje. Oczywiście też jak zagram C5 będzie możliwe bicie w przylocie, co też jest prawdopodobne w tym wydaniu i możliwe, że tak się wydarzy. Hetman D3, no bardzo, bardzo dobrze rozgrywa tutaj przeciwnik ten debiut, bo tak grają właśnie, jest to takie dobre komputerowe posunięcie. No i teraz pytanie, czy on to zbije w przelocie, czy nie? Jeżeli zbije, no nie zbił, no dobra, nie zbił. I teraz tak, taki ruch mi się bardzo narzuca, żeby przejść tędy. No bo E5 będzie chciał ładować, to jest oczywiste. Tak, jeszcze mogę spróbować zagrać tu. Tylko pytanie, czy jak tak zagram, czy on nie odejdzie? No może odejść w sumie. Nic dobrego z tego może nie wyniknąć, ale mogę jeszcze wieża B8 z opcją B5 próbować. No E5 chyba jeszcze nie zadziała, mam nadzieję, bo skoczek G4 mam w zanadrzu. Tak zakładam, bo jeszcze po takim ruchu mam też wtrącenie takie. Wieża na B1, to ciekawe. Tutaj, 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 tutaj i będzie dobrze. Gramy B5. Gramy od razu B5. Nie będziemy się tutaj też szczypać z przeciwnikiem. Bicie, bicie. A, też C4 było ciekawe w sumie do zagrania. Nie zagrałem. No B4 prawdopodobnie będzie ruch. Po B4 jak zagram C5 i potem odejdę skoczkiem, to skoczek nie będzie miał dobrych możliwości. A no właśnie. W sumie tego za bardzo nie doceniłem. No właśnie. Bardzo ciekawie to wygląda wszystko, moi drodzy. Teraz tak. Jak zagram tu, jak zagram tu. W sumie... Chyba w sumie będę musiał nawet zagrać i ten ruch C4, tak mi się wydaje. On odejdzie, aha, skoczek będzie miał tutaj dobrą placówkę. Nie podoba mi się już to. To znaczy, nie mówię, bo może to nie jest jakieś złe jeszcze, ale tak naprawdę czuję w kościach, że to może być już ciężko. 13 ruchów i ja już czuję, że jest ciężko. No bo jak zagram tak, to mi jakoś będzie wykaszał tu pionki. Też może nie do końca skoczek B7, bo jeżeli tutaj, to może takie plaśnięcie jest i tam. Też prawda. Zagramy tak. Pytanie, czy hetmanem nie może? Hetmanem to może tak? Stracę chwilowo pionka? Kurczę. Zbił hetmanem. Na koniec D7 muszę, żeby tu obronić. Teraz będę bił tutaj i wskakiwał skoczkiem. Mam na razie pionka mniej, ale liczę na to, że moje figury się troszeczkę rozegrają. Wrócił, tak po prostu. Jeżeli on tak, ja tu, on zbije wieżę, ja mogę zbić tam, on mi zbije hetmana, ja odbiję. Teraz zobaczymy, bo generalnie też mogę odbić. Zastanowię się za chwilkę nad tym, ale skoczek C5 jest to ruch, który muszę wykonać.
A, jednak cofnął hetmana. To ciekawe, bo teraz jak zbije, on zbije, ja zagram tak, wezmę gońca, będę miał parę gońców, to będzie korzyść. Mogę też po wybiciu zagrać hetman A8 i wprowadzić wieżę na B8 z tempem. Mam pionka mniej, ale moje figury się rozgrywają tutaj chyba. Dobra, ale bardziej mnie chyba interesuje skoczek D3 mimo wszystko. Tylko tego skoczka będę musiał przestawić. Pytanie, czy właśnie... Czy wzięcie tego gońca będzie dla mnie już korzystne? Ale co on tak długo zbijał tą wieżę? Ah, okej. Okay. Hetman A8. Goniec E3. Wieża tutaj, bo na tego pionka się czaje. No to hetman będzie miał takie odejście. Ha, no nie bardzo. Dobra, gram skoczek D3 i chcę wziąć gońca. Nie wiem, czy to jest najlepsze. Bardziej może hetman A8 było fajne, ale korci mnie bardzo, żeby jednak tego gońca wziąć. Gość się długo zastanawia. Wprawdzie już tutaj nie naciska mu mocno. Okej, okay, no powiedziało się A, to trzeba powiedzieć B, więc tego gońca biorę. No i teraz przestawić hetmana tutaj i wieżę tutaj. Skoczek tu, to mam plaśnięcie. Dobra, hetman A8, bo muszę wprowadzić wieżę do gry bardzo szybko. Jest pionek mniej. On może być z tego faktu zadowolony, ale mój goniec działa. Pytanie, czy... Kurczę, wiecie co, mam z tyłu głowy, że on gra komputerem. Ja wiem, że wy nie lubicie, jak tak mówię, ale ja mówię tylko o swoich odczuciach, o swoich myślach, a za myśli nie można karcić, bo wy ich nie znacie, prawda? Ale oczywiście je zdradzam dla was, żeby lepiej grać w przyszłości w szachy. Zawsze może jakaś partia komuś pomóc w czymś, albo coś tam, jakąś małą cegiełkę dołożyć do rozwoju. No właśnie, H3 to jest dobry ruch, bo nie wprowadza skoczka. Bardzo dokładnie gra gość. Bardzo dokładnie. Choć, no właśnie. I teraz tak, następnym jego ruchem będzie to. Skoczek na D4. To będzie dobry ruch, bo skoczek mi się tu wpakuje i narobi dużo problemów. I co, mam tak przestawić, potem to wybić i być z pionkiem mniej na czysto. Taki ruch jeszcze chodzi mi po głowie, dlatego że jak on tak zagra, ja będę miał możliwość zbicia. On zbija i będę tam mógł zbić. Tak spróbujemy. Spróbujemy presję wywierać na przeciwniku. Ciekawe, czy on coś tutaj będzie planował. Bo też jeszcze mogę tak zagrać, wykorzystać tego gońca. Bardzo szkoda, że nie mogę tak skoczkiem mu tu zagrać i tutaj. To by stało bardzo ładnie. Wieża na C2 od razu, czyli ucieka od presji. Zobaczcie, że tego ruchu się kompletnie gość nie boi. A jak zbije? On tu. Ja tak. Ha, on ma hetman C1. No dobra, to nie działa. Ale może tak. No nie bardzo. Taki ruch bardziej. Tak. A może by tak zagrać w ogóle? Jak on się wtedy obroni tutaj od tego? Jak odejdzie skoczek. A, może odejść skoczek po prostu. Problem polega na tym, że... No co, skoczek H5, ja z tego skoczka muszę przestawić. Na tym polega problem. Tutaj to jest wszystko za wolne. Ten skoczek potem nie będzie miał dobrej jakiejś placówki. To wszystko za wolno będzie wyglądało. Za wolno. A może wieża B4? Tak mnie też to kusi. Cztery minuty. Mało czasu się robi. No, nad wyraz dokładnie gra gość. No dobrze. Przestawiam skoczka. Uwalniam gońca. No po to tego gońca zostawiłem, żeby go uwolnić. No skoczek D4 prawdopodobnie. Nie sądzę, żeby zagrał jakoś inaczej. Skoczek B1 to byłoby dziwne. No właśnie, skoczek D4 to będzie się pakował. To będzie się tutaj pakował. Jeżeli zagram tak, to może tak. Ja będę musiał... Tak, zagrać skoczek wejdzie. No właśnie. Pytanie, czy tego nie trzasnąć? Może tak teraz. To spróbuję, wieża C8.
Ciekawe. Tutaj to skoczek taki ma ruch. Tak. Może tu zagrać. Spróbuję tego skoczka rozwinąć. Chociaż taki ruch jest bardzo nieprzyjemny, bo tu będzie mi atakował. No to król F8. Też hetman będzie tam spoglądał, jak goniec mi odejdzie. Ale też nie mogę zakładać od razu, że mam gorszą. Chociaż jak skoczek wejdzie, może wybić. No właśnie, może wybić w takim razie teraz. Ten skoczek będzie miał dobrą. Jak wybije, wybije, wybije tu do końca. Wieża wybije. No nie wygląda to ciekawie. Na pewno nie będzie wyglądało to ciekawie. No dobra, bijemy. I tu przechodzę. Chociaż nie, bo jeszcze zastanawiam się, czy tego nie walnąć. Mimo wszystko. No skoczek będzie silny, jego skoczek. Muszę to dziabnąć, wieża zbije. No mam pionka mniej, ten jest wolny. Ale redukcja. Może pozwoli mi zachować tutaj opcje jakieś remisowe. A zbił hetmanem w ogóle. Nie mam wyjścia, muszę to wybić. I pytanie teraz, czy tak, tak nie mogę. Tutaj skoczka bym chętnie wstawił. Na pewno królem muszę podejść o jedno pole. Im bliżej, tym lepiej. Im szybciej, tym lepiej. Może tak i tak. Co? Może tak w ogóle zagrać. Dobra, zagram taki królem tu. Zawsze król trochę bliżej. Może D5. Jeszcze chodzi mi po D5 po głowie, żeby jednak odciąć gońca od tego pionka. Ciekawe w sumie. Goniec się przerzuca. Okej. Król blisko, jak najszybciej. No spróbujemy szczęścia, bo jeszcze nad tym myślałem, ale no, w sumie tak bym dostał. To król niech tutaj się broni. Spróbuję aktywizować wieżę jednak. Bo zawsze jak wezmę tego pionka i wieża mi zagra tak, to ja mam wieżę A7. Wrócił, czyli się wszystko może zgadzać. Aha, muszę tak chyba. Tak, muszę jakoś tak zrobić. A, pionek, pionek, pionek. Kurczę, taki ruch ma. A to mam D5. Muszę królem tędy. W ogóle, aha, tędy będzie coś próbował. No dobra, to tutaj tak. Na pioneczka. W sumie F3. Tutaj. Do góry. Bo chcę tego pionka zatakać. To może wieża A5, wieża. Fiu, fiu. Ten pionek jest atakowany. No muszę tak, tak, tak. To nie mogę, bo goniec mu się otworzy. Co odbije skoczkiem trochę mnie. Otworzy w tym momencie. No właśnie. Ale tutaj może. Ale on wejdzie mi na D7. To jest problem. Będę musiał tak zagrać. Kurczę, dokładnie gra. Zbyt dokładnie. Tutaj i tu. O właśnie. O właśnie, bo jak zagra tak, to ja zbiję tu. Czy ta wieżówka będzie remisowa? Czy mam szansę? A ja mam mało czasu. Kurczę. Tak zagra. Gość gra zbyt dokładnie, naprawdę. To już nawet skoczek mu się nie może za bardzo ruszyć. Król H2. Dziwne. Tutaj. Tak, spróbuję go odciąć. Problem polega na tym, że ja stoję w miejscu.
A król tutaj, żeby tu stał. Pilnował e6, bo jako mi tu wejdzie. A nie, skoczek pilnuje, dobra. Stoję w miejscu na razie, zobaczymy co zrobi, mam mało czasu. Stoję w miejscu. Szach nawet. Nie wiem, czy on był dobry. Za dużo rzeczy. Nie chcę wpuścić wieży na d7 po prostu. Gram w miejscu, nie chcę tam wieży wpuścić. Optymalnie swoje figury ustawiłem. Szkoda, że mam tak mało czasu. Kurczę, zakładam, że gram z kompem, wiecie? Może to jest złe założenie, ale dlatego próbuję tak powtarzać ruchy. On jest troszkę zamrożony jakby. Goniec c4, co? To tak. Będę tutaj trzymał. Mogę dać szacha i mogę wrócić. Szach i mogę wrócić. Dziwnie powtarza. Szach. Nie grał kompem. Podstawił. Nie grał kompem. Podstawił. Kurczę. Słuchajcie. Gość 2490. Podstawił. To jest mój, no. Już teraz jest mój. To nie grał kompem jednak. Kurczę, grał bardzo dokładnie. A może sam już zaczął teraz grać? Nie wiem tego. Nie mam pojęcia, ale grunt, że się udało. Tutaj jeszcze mam 50 sekund oczywiście, to nie jest tak, że już wygrałem. W sumie nie wiem, co powiedzieć. Zaraz przeanalizujemy. Zaraz przeanalizujemy. Mamy to. Aż 11 oczek, moi drodzy. Szybka analizka. Zobaczmy, co tutaj się działo, bo aż wierzyć mi się nie chce. Dobra, przegląd zróbmy. Niech nam tutaj czeską to wszystko wybada. I zobaczymy, jak to wyglądało. Dokładność moja 94, on 84,5, ale no właśnie. Ciekawy jestem. To jest początek. Wszystko się zgadza książkowo. Tak. C4 każe grać. No to co wcześniej właśnie mówiłem. Czyli słuchajcie, no czyli muszę tutaj podkulić ogon niestety i pochylić mocno głowę. No gość grał uczciwie, po prostu znał się trochę też na rzeczy, bo bardzo dobre ruchy wykonywał. Hetman B5 jak widać nie jest najlepszym posunięciem. Wow. Tutaj nawet czarne łapią inicjatywę. Tak czułem w kościach, że coś tu musi po prostu być, ale goniec D7. No dobrze, gość, tak. Gość jednak tutaj. Wow.
Czy jakiś skoczek G4, to w ogóle moje figury się świetnie rozgrywały. Ja po prostu już na początku miałem taki paraliż wewnętrzny, sobie wkręciłem, że gram z maszyną i po prostu, no tak, no. Skoczek D3, a każe grać hetmana A8, tak? Tak jak mówiłem, no pewnie, że tak, żeby tu figury wszystkie wchodziły. Dobra. Nie wiem w sumie, co mam teraz mądrego powiedzieć na ten temat. Tu H3, no bardzo ładnie zagrał. Wieża B8, hetman A3. Wieża C2, skoczek D4. Wieża B2 każe grać. Nie wiem, bardzo dziwnie to wyglądało, po prostu jakby chwycił pionka i trzymał go. No ale tu się wszystko zgadza. Skoczek C7, no zdaję sobie sprawę, że to może być słaby ruch, no ale tak się chciało to wyprowadzić. Bicie. Hetmanem wieżą lepiej, on powinien zachować tutaj figury. No faktycznie to mogło mi dać do myślenia, że uczciwość z niego tutaj ekipie, ale przy 18 rozegranych partiach ciężko było w to uwierzyć. No, sami wiecie, pierwsze odczucie były jakie były. No tutaj ma oczywiście lepiej. H4. Tak, wieża B3, wieża tutaj niby tak, ale z hetman D8 wszystko trzyma, wieża wróciła. Hetman H5, wieża szuka możliwości. D5. No tak, wydawałoby się, że wszystko działa. Hetman król C7. Aha, wieża A3 lepsza. Żeby nie połączyć pionka z gońcem. Tutaj to zrobił. I wieża A3. No tak, chodzi o to, żeby tą wieżą tutaj odciąć trójkę, żeby nic się złego nie działo. Król, 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 król. No i tak w kółko sobie tańczyliśmy. Błędów chyba nie było żadnych poważnych. Za chwilę on się zdarzył. On na pewno też trochę na czas patrzył w każdym razie. Tak. O, król D6, zły ruch. Bo C7, tak? C7. A dlaczego nie mogę zbić? Koniec E8. Tego motywu nie widziałem. A, bo jak ruszę się pionkiem, to on ma bicie. Sprytne, nie mogę zbić, bo H7 i wygrywa. Prosta. Genialny ruch by był. A, no tak, no to widać właśnie, co zrobiłem źle. Król G4 to przeoczenie. No i tu on się pomylił. No tak, tu się pomylił. No dobra. Resztę widzieliśmy. Moi drodzy, no cóż, mam nadzieję, że mnie nie skarcicie w komentarzach. To, że takie miałem przypuszczenia, no to tylko są moje przypuszczenia. 19 oczek zostało do końca speedruna 3.0. Mam nadzieję, że też sporo się uczycie. Widzimy się w kolejnych odcinkach. Dziękuję Wam serdecznie za uwagę. Do zobaczenia.